Super, bardzo mi się podoba. Widzę dużo młodych ludzi, macie super, bardzo fajne filmy. Mogłem obejrzeć filmy, których nie zdążyłem na Nowych Horyzontach obejrzeć, bo było ciasno. Tutaj można sobie w miłym, przyjemnym otoczeniu obejrzeć. Fajne są też te warsztaty wszystkie i tak dalej. No, ogólnie wygląda to super. Więc taka praca dźwiękowca, w sensie realizatora, potem w postprodukcji, przy udźwiękawianiu, to jest raczej oglądanie tego samego filmu przez parę miesięcy w pokoju bez okien. Więc jest to dosyć żmudna praca dla ludzi, którzy to lubią. I z różnymi dźwiękami, przypasowanie jednego dźwięku, sprawdzanie, czy pasuje drugiego, trzeciego i tak dalej. No, próbowanie ułożenia jakby całej tej układanki, żeby ona miała sens, żeby to się dobrze słuchało. Miałem chyba 14 lat i trafiłem pierwszy raz do studia. Nie było to studio filmowe, tylko studio muzyczne. Z kolegami nagrywałem płytę demo i zobaczyłem tego pana, który siedział wtedy przy programie, bodajże Cubase pierwszy. To był jakiś taki, no był to 90, żeby nie skłamać, drugi rok, jakoś tak, albo trzeci. Więc komputer był, no teraz to są jakieś zabytki, ale w każdym razie on mógł wszystko to, co myśmy grali, nagrać i ja to zobaczyłem i stwierdziłem, że to jest jakaś fantastyczna praca, że ja tak też chcę. No i od tego czasu jakby, no grając cały czas w tych zespołach, jakby dążyłem do tego, poszedłem na studia w tym kierunku i na początku rzeczywiście zajmowałem się bardzo długo muzyką tylko i wyłącznie, ale moja siostra cioteczna, moja kuzynka jest skończyła operatorkę w szkole filmowej w Berlinie i ona mnie namówiła, żebym zrobił dźwięk do jednego, drugiego filmu tam w szkole w Berlinie i zobaczyłem, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawa praca i jakby trochę się przerzuciłem z tej muzyki na film, bo zobaczyłem, że mogę też bardzo dużo rzeczy tworzyć, kreować tak naprawdę, a jednak no, dla ludzi wykonujących taką pracę jednak to tworzenie czy kreowanie czegoś jest najciekawsze. Nie? Wydaje mi się, że dla krytyka filmowego właściwie im większa jest jego wiedza na temat procesu produkcji filmu, tym wydaje mi się lepiej, no bo jeśli się o czymś pisze, się coś ocenia, powiedzmy, no to warto wiedzieć, jak to powstaje, prawda? Nie tylko wiedzieć na zasadzie historii kina, czy tam filmoznawstwa, w sensie, że wiemy, jakie są różne formy i tak dalej i umieć to opisać, ale też warto wiedzieć, na czym polega praca tych ludzi, którzy to tworzą, no bo w sumie tak jak ja na to patrzę, to praca krytyka filmowego, takiego, który już opiniuje te filmy i tak dalej, to jest jednak bardzo odpowiedzialna praca, no bo ocenia pracę takich ludzi jak my na przykład, którzy spędzają pół roku życia, wkładają w to i bardzo szybko mogą powiedzieć, że zrobiliśmy super coś, co jest dla nas ten, ale bardzo szybko też mogą jakby no, zniszczyć tą naszą pracę. W sensie wiadomo, że film nie zależy przede wszystkim od dźwięku, tylko bardziej od reżysera, ale warto wiedzieć to, żeby wiedzieć, o czym się pisze. No.